Żyjemy w bardzo anonimowych czasach, do tego stopnia, że żyjąc w dużych miastach, w tak zwanych blokach, żyjemy koło siebie, nie znamy swoich sąsiadów, oni nie znają nas. Często nawet szczelnie zasłaniamy okna, żeby nikt nie uszczknął naszej prywatności. A o tym, jacy jesteśmy, czy jacy mamy być, ma mówić tekst biblijny, który jest wyznaczony na najbliższą niedzielę. Posłuchajmy tego tekstu. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jest to fragment z kazania na górze, który występuje bezpośrednio po 8 błogosławieństwach Jezusa. Tutaj są bardzo konkretne wskazówki do tego, jak składać chrześcijańskie świadectwo. Chcemy być bardzo anonimowi w naszej wierze, a Jezus bardzo wyraźnie mówi o tym, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli jesteś człowiekiem zmienionym przez Boga, to samo z siebie będzie, z ciebie będzie to wypływało, będziesz przykładem dla ludzi. Nie będziesz musiał nawet nosić jakichś symboli, żeby pokazywać, że jesteś wierzącym człowiekiem. Masz być po prostu solą w codzienności, tak jak soli się potrawy codziennie, by miały dobry smak, lepszy smak. Masz być światłem, które oświeca ciemne pomieszczenia, kiedy nie ma prądu, kiedy jest ciemno. I wreszcie masz tak czynić, żeby to, co robisz, było żywym świadectwem tego, że jesteś Chrystusowym człowiekiem, Chrystusowym uczniem. Chcę życzyć tego, by każdy z nas mógł być takim światłem i myślę, że w najbliższą niedzielę będziemy chcieli zastanowić się wspólnie nad tym tekstem i pomyśleć o tym, czy rzeczywiście tacy jesteśmy i czy da się rzeczywiście takim być w dzisiejszym świecie. Może jest to wyzwanie. Do zobaczenia w niedzielę. Zostańcie z Bogiem.